Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy wprowadzi pana zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy? Są już niezbędne ustalenia poczynione? Z punktu widzenia formalnego nie jest to skomplikowany akt, natomiast zgodnie z ustawą ja tą czynność będę podejmować po konsultacji albo na wniosek odpowiedniego oddziału Straży Granicznej, czyli naszego podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Ja jestem umówiony z komendantem na początku przyszłego tygodnia, aby omówić już na roboczo to, co powinno być zawarte w tymże akcie prawnym, który wydam w związku z tą możliwością ustanowienia takiego zakazu. Czy to będzie zakaz tylko do końca września, gdy uruchomione będzie Centrum Nadzoru i powrócimy do wcześniejszych przepisów? Te szczegóły wyjaśnimy sobie z komendantem Straży Granicznej z tego powodu, że być może to będzie zakaz bezterminowy, a w odpowiednim czasie będziemy go uchylać. Czy pozostawienie zakazu do 200 metrów od granicy nie ułatwi nielegalnego przekraczania granicy w momencie, gdy przez wakacje instalowany jeszcze będzie tak zwany monitoring na granicy? Tak, ale to będzie się odbywało pewnie etapowo w różnych miejscach. Będą te instalacje uruchamiane, a podstawową rzeczą jest to, że będzie ta bariera już zbudowana. Ona w tej chwili jest już wykończona. Zbliżamy się do finału, do końca miesiąca ma być przygotowana, stąd też już nie będzie pewnie takiej konieczności gromadzenia sił i środków. Ale do końca września jeszcze elektronika ma być montowana. Tak, no ale już na pewno tak duże ilości wojska, służb, które były nie tylko tutaj nasze lokalne, ale przecież z całego kraju do nas trafiały. Nie będzie już takiej konieczności, żeby w takiej ilości zabezpieczała naszą granicę. Oczywiście przy założeniu, że nie będziemy obserwować jakiegoś kolejnego wzmożenia ruchu tego nielegalnego migracji. I w zależności od sytuacji migracji będzie odpowiednia reakcja. A po wrześniu powrócimy do, nazwy to, normalności sprzed września ubiegłego roku. No na pewno będziemy się starać. Trzeba pamiętać, że w zasadzie to te stany nadzwyczajne, czy te z ograniczeniami już trwają nam, czy trwać będą do końca czerwca, to już prawie 10 miesięcy będzie. Stąd też no na pewno trzeba wyrazić radość, że mamy tutaj taką decyzję, aby odejść już od tych ograniczeń, które z jednej strony warunkowały bezpieczeństwo, zabezpieczenie naszej granicy i mieszkańców i naszego województwa i szczególnie tych przygranicznych miejscowości, ale z drugiej strony stanowiły na pewno utrudnienie w wielu wymiarach życia społecznego. No właśnie, od 10 miesięcy nie było dostępu do wielu miejscowości turystycznych, bo najpierw stan wyjątkowy, potem przedłużane zakazy przebywania na przygranicznych terenach. Czy uda się odbudować ich potencjał turystyczny? Czy znowu będą mieć tylu gości, co wcześniej? Ja mam nadzieję, że tak, ale to też i nasza rola, żebyśmy byli ambasadorami tego, żeby te miejscowości również turystycznie wspierać, sami wyjeżdżając tam, korzystając z tych uroków przyrody, kultury, które tam są skupione, a nie dość tego, zachęcać należy osoby z zewnątrz, które znamy. Też trzeba pamiętać, że założeniem tych wszystkich ograniczeń, wcześniej stanu wyjątkowego, później tych ograniczeń pobytowych, było to, żeby jak w najmniejszym stopniu ingerować w tą sferę takich relacji gospodarczych i społecznych. Stąd też z jednej strony były te możliwości tam, gdzie była praca, nauka, szkoła, inne takie sfery, żeby stosunki rodzinne, żeby jednak do tych miejscowości mogły osoby zainteresowane docierać. A z drugiej strony przecież też rozbudowywaliśmy ten system rekompensacyjny, adresowany przede wszystkim do tych sfer, które najbardziej boleśnie odczuwały to, że tam swobodnie dotrzeć do różnych miejsc nie można było. Jak do tej pory wyglądały rekompensaty? W tej chwili no, mamy w decyzjach ustanowione środki do wypłaty no, już na ponad 17 milionów złotych. Z tego już prawie 14 wypłacamy. Stąd też, jeżeli chodzi o tą sferę tych podmiotów, które były uprawnione, to staraliśmy się
przyjaźnie dla przedsiębiorców i sprawnie realizować te nasze zobowiązania. Oczywiście i w dalszym ciągu oczekiwanie jest na to, żeby w stosunku do tych największych przedsiębiorstw, w szczególności hotelarskich, gastronomicznych, żeby uruchomić tą szczególną pomoc z tego powodu, że tam właśnie ta pomoc nie jest wyjęta z tych rygorów pomocy de minimis i przy dużych obrotach i wcześniej korzystaniu ewentualnie z jakiejś pomocy publicznej, te podmioty nie mogły korzystać w pełni z rekompensat. A jak wygląda infrastruktura w miejscowościach, gdzie stacjonowali mundurowi? Znamy przecież apele samorządowców do rządu o pomoc, bo zniszczone na przykład drogi, boisko. Gmina sama nie jest w stanie tego odbudować. Tak, i oczywiście tutaj wiem, że trwają prace rządowe, aby tą pomoc uruchomić. Wczoraj zresztą podczas pobytu pana premiera Morawieckiego w Rutce Kosakach właśnie ten problem też wybrzmiewał i sam uczestniczę w takich pracach, bo przesyłamy te różne wyliczenia dotyczące... Bo to nie będą miliony, to będą miliardy. ...szacunków. To znaczy z wyliczeń, które przekazały nam samorządy, byśmy zbierali kilka miesięcy temu takie wyliczenia. W tej chwili jeszcze ponownie się zwróciłem o taką weryfikację. Z tego to była kwota przekraczająca, choć do weryfikacji oczywiście, przekraczająca 400 milionów złotych. I tu chodziło o drogi wojewódzkie, powiatowe, jak i również gminne. Ale też trzeba pamiętać, że chociażby te środki, które były uruchamiane z różnych programów rządowych, mówię tutaj chociażby o rządowym programie rozwoju dróg, a teraz właśnie mieliśmy kolejne publikacje wyników naboru do tego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu i wiemy przecież wszyscy, że również w tych gminach, miejscowościach przygranicznych i w powiatach duże sumy wpływają na drogi, na zadania inwestycyjne i część... Ale bez z tej sytuacji przygranicznej te pieniądze też by do nich wpłynęły. Ale nie w takiej wysokości być może. I też trzeba pamiętać, że z tego tytułu musimy trochę poweryfikować. Natomiast faktem jest, że oczekujemy, że taki fundusz powstanie, aby te uszczerbki w drogach, które mają już taki charakter, powiedziałbym, niedoraźny, żeby można było poprzez skierowanie tam odpowiednich środków finansowych. I w jakim czasie fundusz by powstał? Ja myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim okresie, że kończymy te inwestycje związane z powstawaniem tego ogrodzenia, tej bariery granicznej. Stąd też trzeba poczekać na to, aby te prace inwestycyjne były tam zakończone. Miejmy nadzieję, że również intensywność ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego w tamtym terenie już nie będzie tak następować. I wtedy trzeba będzie przystąpić do realizacji tych planów, już tych gruntownych napraw dróg. Ale też trzeba pamiętać, że zarówno te firmy, które realizują te ogrodzenie i które korzystają również z infrastruktury drogowej, jak i wojsko, które korzysta też z tych dróg, musi też mieć sprawny dojazd, poustalało co do zasady z zarządcami dróg, że to, co zniszczy, to będzie przywracać do stanu poprzedniego. O tym funduszu mówimy w kontekście takiego wsparcia, aby te drogi gruntownie wyremontować. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili i te uszczerbki, które są dokonywane na bieżąco, są zobowiązania zarówno służb wojskowych, jak i tych firm, które wykonują ogrodzenie, że mają być naprawiane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.